Nauka powinna być dla ucznia przyjemnością. To motto przyświeca kadrze pedagogicznej Szkoły Językowej Młody Kopernik. Zarówno dyrekcja szkoły, jak i nauczyciele wiedzą, że rozwijanie kreatywności, wyobraźni i talentów uczniów w dzisiejszych czasach nie może obejść się bez urządzeń multimedialnych. Komputer, laptop jest czymś w dzisiejszych czasach tak normalnym, że prowadzenie nauki w oderwaniu od tego wszystkiego, czym dzieci są coraz częściej otoczone, no byłoby po prostu irracjonalne. I doszliśmy do wniosku, że lepiej wspomóc proces edukacyjny, rozwijać go również za pomocą wykorzystania właśnie szeroko rozumianych technik multimedialnych, aby ten proces edukacyjny był dla nich jeszcze bardziej ciekawy, a przez to atrakcyjny i myślę, że ja jako dyrektor mogę powiedzieć, że dużo bardziej efektywny. Dla każdego ucznia klasy pierwszej szkoły językowej Młody Kopernik placówka ufundowała laptopa. Dzisiaj mamy cudowny dzień, wręczamy naszym uczniom klas pierwszych laptopy, ponieważ jesteśmy trochę inną placówką, placówką nastawioną na rozwój dzieci wszechstronny, ale w dzisiejszych czasach no jednak środek ciężkości leży po stronie multimedialnej, szeroko rozumianej, stąd również warsztaty dziennikarskie prowadzone przez panią redaktor Violettę Wojciechowską Rybczyńską, szefową telewizji Dami, tego już chyba nie muszę mówić. Szanowni Państwo, nasi uczniowie w dniu dzisiejszym otrzymają laptopy. Są to laptopy dla ich osobistego rozwoju. Są to laptopy, które darujemy im do domu i podczas całej edukacji w językowej szkole podstawowej Młody Kopernik będą z nich korzystać. Myślę, że przede wszystkim dla celów edukacyjnych. Podejrzewam, że po godzinach tutaj nauki dydaktycznej, również i prywatnych, ale pod kontrolą rodziców. Byliśmy rodzice zapisując dzieci, oczywiście znali już regulamin promocyjny, aczkolwiek myślę, że decydując się na językową szkołę podstawową Młody Kopernik, nie to było kryterium. Kryterium myślę jednak wyboru to małoliczne klasy, indywidualne podejście do ucznia, wysoki poziom nauczania, no i przede wszystkim języki obce poparte certyfikatami, bo w tej chwili przygotowujemy się do egzaminu przez British Council, właśnie egzaminu z języka angielskiego jako pierwszy tutaj rozpoczynamy. Zaraz rozpoczniemy przygotowania do certyfikacji języka niemieckiego, ale myślę, że laptopy również, tutaj też mamy całe takie pakiety edukacyjne, pomogą dzieciom w nauce języka zarówno angielskiego, jak i niemieckiego. Po minach uczniów było widać, że prezenty sprawiły im ogromną radość.